Kapitanie, trudne 3 punkty dzisiaj w konfrontacji z rezerwami mieć Legnica. Tak, no, na pewno nie było łatwo i takie małe niuanse gdzieś przesądziły o tym, że wygraliśmy mecz, bo fajna centra w pierwszej połowie Gronia, Kuźnika fajnie skończył, drugą ja dołożyłem po fajnym rzucie Kamila Żołny, więc to był taki mecz szczegółów, my w tych szczegółach byliśmy bardziej tacy rzetelni. Szkoda, że ta bramka wpadła na 2-1, które to nam zburzyło szyki, ale summa summarum fajnie, że to trzymaliśmy. Z perspektywy trybun o wiele lepiej pod względem jakości i tempa wyglądała druga odsłona spotkania. Z perspektywy tak boiska to może trochę inaczej, nie? Ale to pewnie jest zasługa tego, że Miedź też musiała podkręcić tempo. Musieliśmy się do tego dostosować. Mieliśmy parę fajnych okazji, tak, żeby lepiej wyjść z kontrą. Trochę nam to koleje, te bramki z akcji. Mamy trochę może taki dołek, jeśli chodzi o grę do przodu, ale uważa się, że z tyłu jesteśmy szczelni, wiesz, że ten dołek przetrwamy, mam tyle meczy, że na pewno z tą grą pójdziemy do przodu. No właśnie, już w najbliższą środę drugi pucharowy stopień. Tak, no Karzela kręci się dalej, w zasadzie nie ma czasu na to, żeby rozpamiętywać meczów wygranych, przegranych, tylko jest rozruch mecz, więc gramy trochę jak w Anglii. Dobrze, no puchar jest nasz teraz w zasadzie celem numer jeden, bo w lidze oczywiście chcemy jak najwyższe miejsce zająć, ale puchar to jest puchar, mamy szansę na to, żeby wygrać znowu Puchar Śląska, więc na pewno wszystko zrobimy, żeby się zaprezentować jak najlepiej strony i awansować do półfinału. Powodzenia zatem na obu frontach. Serdecznie dziękuję. Dawno niewidziany w bielskiej bramce Krzysztof Rzetka. I od razu multum pracy. No może bym nie powiedział, że multum pracy. Dzisiaj chłopaki w defensywie bardzo dobrze zagrali. Przeciwnik stwarzał mało sytuacji, więcej chyba było gry nogami jednak, aniżeli gry na linii, gry w defensywie. Także bardzo tutaj duży plus dla całego monolitu zespołu w defensywie. Pozwolę sobie być odmiennego zdania, kiedy spojrzę na sytuację z 60. którejś minuty, gdzie przyszło bodaj 3 razy w ciągu kilku sekund interweniować, no i w gorącej, nerwowej końcówce. No niestety w końcówce wpadła ta bramka gdzieś tam od ręki po długim słupku, ale w końcówce w sumie przeciwnik więcej sytuacji nie stworzył. W tej 66. minuty muszę powiedzieć, że pierwszy strzał na siebie wziął Darek, gdzieś tam drugi zostałem nastrzelony. No i na końcu chłopaki też pomogły i gdzieś tą piłkę wyekspediowały w pole gry. A nie czułeś się trochę dziwnie 3 dni temu w Lubinie, kiedy po wielomiesięcznej przerwie znów przyszło strzec prosto kątu bramki? Było to na pewno bardzo fajne uczucie, brakowało go na pewno, ale też trzeba powiedzieć, że Bartek bardzo dobrze wyglądał w tej bramce i zasłużył na te swoje minuty.